Siema. Wygraliśmy wprawdzie z Mołdawią 2-0, ale poziom i styl gry naszej reprezentacji no jest tragiczny. Po pierwsze, gol z kapelusza, karny z kapelusza strzelony przez Błaszczykowskiego, czyli w zasadzie prezent od arbitra. No i co, 10 ostatnich minut, które zagrała reprezentacja, tak na takim poziomie, który powinna grać przez 90 minut, a nie 10. To jest stanowczo za mało i w meczach z Anglią czy z Ukrainą, nawet w rewanżu z Czarnogórą, no nie ma szans, by myśleć o dobrym wyniku korzystnym. Z taką grą właśnie. Pamiętajmy, to jest Mołdawia, 141 miejsce ta reprezentacja ma. No, czasami to aż włosy dęba stawały oglądając ten mecz. No i kibice we Wrocławiu też się męczyli oglądając ten mecz, właśnie gwizdy, no i niezadowolenie. W tej grupie prowadzi na chwilę obecną Czarnogóra, bo wygrała 6-0 w San Marino i ma 4 punkty, 8 bramek strzelonych, 2 stracone. Drugie miejsce Polska. 4 punkty, no to tylko te punkty mogą cieszyć, bo styl gry tak naprawdę nie. 4 gole strzelone, 2 stracone. Trzecie miejsce, bo teraz trwa jeszcze mecz Ukraina, Anglia na Wembley, 85 minuta jest, jak patrzyłem, 1-0 prowadzi Ukraina po golu Konopianki, czyli Ukraina na trzecim miejscu, na czwartym Anglia. Czyli no już pierwsza taka większa niespodzianka w naszej grupie Ukraina, jeżeli dotrwa te 5 minut, które zostały i wygra, no to właśnie będzie niespodzianka. Cóż, no co tu więcej powiedzieć, no nic, czekać trzeba na mecz z Anglią, ale to teraz Anglicy będą na pewno podrażnieni po tej porażce z Ukrainą i do Warszawy przyjadą niezwykle zmotywowani. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!